Cześć, witajcie. Ten materiał zacznę takim troszeczkę pytaniem, z czym Wam się kojarzy firma MSI? Zapewne są to na przykład monitory, słuchaweczki, myszki, klawiatury, komputery, laptopy, no i oczywiście pan Smoczysław. Ale to nie wszystko. Magicznym ruchem posprzątajmy biurko chemika. No to panie Smoczysławie, zostaliśmy sami. Jak byście sobie wyobrażali zasilacz komputerowy, który ma 3450 W? Nikt nie powiedział, że to ma być zasilacz, który jest jedną sztuką. Przedstawiam Wam dzisiaj serię zasilaczy MSI z certyfikatem 80PLUS Gold oraz 80PLUS Bronze. Czym się różnią te zasilacze, dla kogo który jest, jaki wybrać do Twojego przyszłego peceta, o tym dowiesz się z tego materiału. Można mi się zaśmiać, że dzisiaj jestem pełen mocy i energii, bo mam przed sobą prawie 3,5 kW. Natomiast zacznijmy od tego, czym ogólnie jest certyfikat 80PLUS i czym się różni 80PLUS Bronze od 80PLUS Gold. 80PLUS jest to certyfikat sprawności każdego zasilacza komputerowego. I tutaj jest to unormowane, więc mając taki certyfikat na swoim zasilaczu, musi on spełniać rygorystyczne normy sprawności. Idąc od najpopularniejszego certyfikatu 80PLUS Bronze, jest to sprawność przy obciążeniu 50% na poziomie 88%. Gdy obciążalność będzie mniejsza, sprawność również będzie mniejsza, gdyż najlepszą sprawność każdy zasilacz osiąga przy obciążeniu właśnie około 50% nominalnej swojej mocy. I tak jak już mówiłem, 80PLUS Bronze jest to najpopularniejszy certyfikat, ale niekoniecznie oczywiście najlepszy, gdyż idąc w hierarchii dalej mamy 80PLUS Gold, który to swoją sprawność również przy 50% obciążenia zasilacza nominalną mocą ma na poziomie 92%. Czyli tak na dobrą sprawę, im wyższy certyfikat, tym lepiej dla nas. To nie jedyna różnica między dwoma tymi seriami zasilaczy. Oczywiście jest więcej niuansów, ale żeby Wam to pokazać, przejdźmy do unboxingu wszystkich tych 5 zasilaczy. Tutaj mamy goldy, tutaj mamy brązy. No i już od razu widzicie, czym się różni ta seria zasilaczy od tej serii zasilaczy. Tutaj są to zasilacze niemodularne, tutaj są modularne. Oznacza to oczywiście odpinane przewody od samego zasilacza. Dlaczego jest to zaleta? Moim zdaniem właśnie z tego tytułu, że niekoniecznie używamy wszystkich kabli. Wręcz bym powiedział, że bardzo rzadko się zdarza, kiedy potrzebujemy wszystkie kable, które możemy wpiąć do naszego zasilacza, użyć w naszym komputerze. Co idzie na plus za takim niezużywaniem wszystkich kabli? Oczywiście porządek w Waszym komputerze. No dobrze, ale skoro mamy omówione, czym się różnią brązy od goldów, no to przejdźmy, czym się różnią na przykład brązy w obrębie linii oraz goldy w obrębie jednej linii. Bo mamy przecież jednostkę 650 W, 750 W, 850 W. Tylko mocą? Nie tylko. Już Wam tłumaczę. No i tak, 650 W w stosunku do 750 i 850 W różnią się wiadome o 100 W w każdym przypadku mocą, ale wspominałem, że nie tylko mocą. Mówimy tutaj też o wtyczkach modularnych, które są wpinane do każdego z tych zasilaczy. I tutaj nie zawsze znajdziecie w toolboxie to samo, gdyż przewody dołączone do każdego z tych zasilaczy troszeczkę się różnią. Zasilacz 650 W posiada 4 wtyczki 8 pin PCI do zasilania naszej karty graficznej. Zasilacz 750 W tych wtyczek posiada już 6, a zasilacz 850 W również posiada 6 wtyczek zasilania 8 pin PCI Express. W przypadku brązów nie mamy różnicy w okablowaniu, jedyną różnicą jest moc. Rozkręćmy te zasilacze i sprawdźmy, czym się różnią w środku. Po tej stronie mamy jednostkę Gold, po tej stronie mamy jednostkę Brąz. Jak widzicie, różnią się już zasadniczo na samym początku, gdyż Gold ma większy wentylator, przez co jest poprawiona kultura pracy. Natomiast same zasilacze w swojej cenie oferują naprawdę wiele. Mamy w obu przypadkach przetwornice DC, DC oraz w obu przypadkach mamy aktywne PFC. Tutaj, jak sami widzicie, kable wszystkie są wlutowane w płytki PCB na samym zasilaczu. Mamy dwa potężne radiatory, które odprowadzają ciepło, ale w zasilaczu Gold mamy 100% japońskich kondensatorów, co oczywiście też się przekłada na lepszą charakterystykę pracy tego zasilacza. Co jest według mnie niewątpliwie ważne i co pokazuje jakość obu zasilaczy, to w przypadku brąza mamy 5 lat gwarancji producenta, w przypadku golda jest to aż 10 lat gwarancji producenta, co oczywiście jest nie bez znaczenia, bo tak naprawdę wraz z długością gwarancji kupujemy sobie święty spokój. Już tutaj mnie pan Smoczysław ciśnie, że tylko gadam i gadam o tych technicznych aspektach, ale nie powiedziałem oczywiście o najważniejszym, czyli dla kogo który z tych zasilaczy jest najlepszy. Dla osób, które szukają bardziej budżetowego rozwiązania i zdecydowanie nastawione są na komputer, który nie będzie kosztował jakichś ogromnych pieniążków, oczywiście wybrałem serię zasilaczy z certyfikatem 80PLUS Bronze. Okablowanie jest to tak naprawdę najmniejszy kłopot, jeżeli chodzi o przeszkody w budowaniu PC-ta. Najważniejsze jest to, jak zasilacz jest zrobiony elektrycznie, żeby napięcia głównie na linii 12V, bo ona jest odpowiedzialna za zasilanie procesora oraz Waszej karty graficznej, były maksymalnie stabilne, nieważne od obciążenia, czy to będzie 10%, 5%, 50% czy też 99%. 550 W dla konstrukcji najmniej wydajnych, takich bardzo budżetowych, w zupełności tutaj wystarczy, ale też do średniej półeczki. Mam tutaj na myśli jakąś i5 11 generacji zablokowaną plus na przykład RTX 3050, w zupełności takiej 550 W od MSI wystarczy. 100 W więcej, no to już mówimy tutaj o karcie graficznej, na przykład pokroju RTX 3060 Ti i też taki zestaw w zupełności sobie poradzi. Jeżeli byśmy chcieli na przykład sparować nasz procesor, który ma odblokowany mnożnik, no to tutaj bym Wam jednak zalecał wziąć zasilacz 80PLUS Gold. No i dla przykładu taka i5 10, 11 czy 12 generacji z odblokowanym mnożnikiem w parze z RTX-em 3060, 650 W idealnie wtedy się dla Was nadaje. 3060 Ti też myślę, że tutaj da radę, natomiast gdybyśmy chcieli coś więcej na pokroju 3070, 70 Ti, 750 W, tutaj bym raczej Wam zalecał. Do tego na przykład moglibyśmy jeszcze wsadzić moim zdaniem i 7. Jeżeli chcemy top of the top, czyli na przykład tak jak w MSI Ultimate Gaming Machine i 9 z RTX 3090, no to już zasilacz o mocy 850 W jest rekomendowany, wręcz bym powiedział nawet wskazany. Tym bardziej, jeżeli chcemy zrobić OC. Mam nadzieję, że już wiecie, jaki wybrać zasilacz do swojego nowego, wymarzonego komputera, o jakiej mocy, z jakim certyfikatem, na co zwrócić uwagę. Zasilacze MSI na pewno Was w tym aspekcie nie zawiodą. A w tym materiale to by było na tyle. Ja Wam gorąco dziękuję za oglądanie do samego końca. No i zachęcam również do subskrypcji kanału, co byście byli na bieżąco ze wszystkimi nowościami od MSI. Do zobaczenia, do usłyszenia.